Siemaneczko, w 56. części Let's Play Gothic 2 Nostalgic Edition. Jesteśmy u magów wody, pogadać, zdać raporcik. Mniej więcej zobaczymy, co możemy przekazać za informacje. Nauczymy się chyba już ostatniego poziomu języka, czyli język chyba kapłanów. Troszkę jeszcze wybiłem stworków na bagnach, niedużo, nie pamiętam ile miałem expa na poprzednim odcinku. W każdym bądź razie golemy już możemy spokojnie tłuc bronią białą i nawet szybko to idzie, znaczy szybko, łatwo, bo one mają dość głupią mechanikę walki, po prostu odskakują jak dostają cios, a zadajemy teraz już nawet fajne obrażenia, no i mamy rewelacyjną zbroję cienia. Kolejna sprawa, tak jak myślałem, jak zobaczyłem tą dziewczynę w karczmie u bandytów w zbroi, to pomyślałem, czy nasza towarzyszka nie będzie mogła nosić zbroi bandytów. I na szczęście może. Sprawdziłem to między odcinkami, zaraz tam do niej pójdziemy. Jej damy naszą poprzednią zbroję. Dobra. Ale najpierw chodźmy pogadać. Czy tam nauczyć się języka? Nie wiem, kto tu jest pierwszy. No zobaczymy. Już nie pamiętam, Jezu, nigdy nie mogę spamiętać. Tak, dziewczyna tam pewnie czeka, aha, bo ja ją oddelegowałem tam do końca, żeby była. Jeśli chodzi o te budynki, tak? Siedziba uzdrowicieli znajduje się na środku bagna i jest broniona przez wielu kamiennych strażników. Ciągle stoi? Tak, pytanie tylko, jak długo? Smuci mnie, gdy widzę świadków przeszłości w takim stanie. Zająłem się już tymi strażnikami, więc spokojnie. Tak, przypomnij mi znowu. Dobra. Okej, okay, zapomniałem, że jemu też możemy takie informacje dawać. Spoczko. Kronos. Coś nowego się pojawiło. Niekoniecznie. Chyba, że siarka i smoła do ognistych strzał. Co to jest? Księga runiczna magów wody. Uleczenie. 10. Tylko ciekawe, jak często mogę... Muszę sprawdzić, jak te pierścienie działają swoją drogą, bo może to jest coś fajnego. Na pewno to jest coś nowego. Saturas. Ten jest od języków, chyba nie. Nie? Jeszcze jeden teleport nam w ogóle został. Przepraszam bardzo. Dobra, może chodźmy najpierw do Saturasa. Zastanawiam się, czy wszystko wam powiedziałem. Chyba wszystko. O Jezus. Jeśli chodzi o Kruka, ma kopalnię złota i każe w niej pracować swoim więźniom. To podobne do niego. Musisz uwolnić więźniów. Oczywiście. Pracuję nad tym. Ale mi się podoba, że możemy tu chodzić w zbroi cienia, Jezus. Jeśli chodzi o relikty, a to możecie wykorzystać? Wygląda nieźle. Gdzie to znalazłeś? Ta tabliczka leżała w budynku niedaleko wielkiego bagna. Na pewno był to dom uzdrowicieli. Nie wiemy o nich zbyt wiele. Wygląda na to, że zniknęli pierwsi. Bardzo dobrze. Mamy coraz wyraźniejszy obraz miasta. Ale jeszcze nie wiemy wszystkiego. No na tym terenie musi być ukrytych 5 takich kamiennych tablic. Znajdź je i przynieś do mnie. Weź to złoto jako swe wynagrodzenie. Zobaczymy, co uda mi się znaleźć. O kurwa, zaszalałeś. Dobra. Po co potrzebujesz tych 5 kamiennych tabliczek? Zapiski, które znaleźliśmy w ruinach, są niepełne. Ale pisma budowniczych wspominają o 5 władcach rządzących miastem. Każdy z nich miał jedną z tablic, symbol swojej władzy. Sądzę, że dzięki tym tablicom znajdziemy odpowiedzi na moje pytania. Okej. Znalazłem ciało Lansa. Oby jego dusza dostąpiła królestwa Adanosa. Uważaj na siebie, synu. Nie chcę opłakiwać kolejnej straty. Będę. Mam akwamarynowy pierścień Lansa. Najlepiej oddaj mi go, zanim wpadnie w niepowołane ręce. Dobra. No i okej, trochę expa wpadło. Co miałem jeszcze powiedzieć? Te tablice, dobra, spoko. Kto
Kto może mnie nauczyć tego? A, i przy okazji do piratów można iść, oddać to zadanie z tymi mordercami. Hej! Mixi, to chyba on mógł nas nauczyć, nie? Naucz język każdy z tych Dobra. Idź i sprawdź swoją nową wiedzę. Przekonasz się, że pisma budowniczych nie stanowią już dla ciebie zagadki. Trochę przewinąłem ten tekścik, bo... kiedyś jak się uczyliśmy, to już słuchaliśmy o Naucz tym. Naucz mnie tego dziwnego języka. Nie mogę ci na razie pokazać. Dobra, zajebiście. Bardzo mnie to cieszy. Co prawda spruliśmy się z punktów, ale po to one są. Proszę wszystkie tabliczki. Plus 3, bardzo fajnie. 15. Nice. Naprawdę sporo HP nam wpadło. Magia też. 6 many. Coś jeszcze. Ile? Plus 3, no okej. Bardzo fajnie stoimy ze zręcznością. No i broń dobra, to okej, spoczko. Nic więcej nie mamy. Powiem wam, że wybiłem tych wszystkich kamiennych strażników tam u tych uzdrowicieli. Ale tam nie ma tego klucza do tej jednej skrzyneczki, która jest zaraz przy wejściu. Ona ciągle jest zamknięta, o dziwo. Garbie. Chodź. Pewnie. Dobra. Chcę twoje... Dobrze. Mhm. Ma... Nie, zbroję cienia sobie zostawimy. Jak weźmiemy sobie lepszy pancerz, to jej dam cienia. Na razie trzymaj to. I tyle chyba, nie? Trochę dziwne, że nie masz HP na full, ale dobra. Okej, okay. Broni ci dawać nie chcemy. Szkoda, że oni jeszcze nie mogą walczyć w dual wieldingu, nie? To też by było zajebiste. No ale dobra. Jaki jest plan? Próba zabójstwa. Mocna gorzałka. Snaf. Morderca Angusa i Hanka. Tak. Myślę, że możemy to zrobić, skoro dziś mamy taki odcinek domykający sprawy w terenie. Myślę, że możemy się tym zająć. Czemu ja tutaj poszedłem? O Jezus, mój błąd. Przepraszam. Do kanionu. Aha, i w sumie... Strzelmy sobie potkę. Trochę tego biegania tutaj będzie. Aj, no i chyba między odcinkami też wskoczył mi buścik na siłę, plus jeden z jabłuszek i do many też mi coś tam wskoczyło. W ogóle many mamy już całkiem fajną ilość. Przydałoby się jakiś zaklęć nauczyć, albo jakiś krąg, bo chyba tutaj możemy bez gildinie. Znaczy bez dołączenia do magów nauczyć się kręgu. A mówię, jako łotrzyk jakieś tam zaklęcia to fajna sprawa. Pomniejszanie by mi się zajebiście przydało na walkę z trollami. No niestety. W ogóle zastanawiam się, czy też strzelanie z łuków sobie wreszcie nie rozwinąć. No to tam jeszcze będzie czas, żeby nad tym się zastanowić. Czy to się kiedykolwiek zmieni? Jak od czasu powrót. Nikt nie chce o tym słyszeć. Dobra. Nieprzyjemna sprawa. Nie. O. Nie musisz o, właśnie. Mi tego mówić. W sprawie gro. Całkowicie. Oto twoje 20 flaszek. Niech mnie kule biją! Tak za darmo? No cóż. Dobrze, zapłacę ci. Masz może coś bardziej interesującego niż złoto? Wygrałem go wiele lat temu w kości, w jednej z portowych tawern. Człowiek, który go przegrał, zapewniał, że pierścień jest magiczny. Ale nigdy nie miałem okazji sprawdzić, czy to prawda. Chcesz pierścień czy złoto? Sam tak mówiłem. A daj mi pierścień. Daj mi pierścień. Proszę bardzo. Pierścień magicznego... O Jezus, magicznego pancerza. Jeśli chodzi o... Tak? Znalazłem ich. Nie żyją. A więc jednak, znaczy. Biedni dranie. Ale nie liczyłem na nic innego. Powinieneś zanieść te smutne wieści Billowi, jeśli dotąd tego nie zrobiłeś. Ale nie wal prosto z mostu. Bill jest jeszcze młody. Okej. Tylko gadanie.
Wiem, kto zamordował Angusa i Hanka. No i dobrze. Ale to im nie zwróci życia. Zemsta to zły sposób na zdobycie łupów. Najważniejsze, że odzyskałem swój grog. Dobra. Zapomniałem o tym grogu, więc spoko, że z nim zagadaliśmy. A to tylko gadanie. Mam dwa pierścienie kapłana? Muszę po prostu więcej ćwiczyć. Ciekawe. On nawet nie wie, jak się trzyma. Magiczny wiek. Pierścień. No nic takiego specjalnego, ale ciekawe, ile złota by dał. Pewnie też nie jakoś dużo. Dobra, chodźmy do Billa. Nie wiem, ty mi powiedz. Hej! Wiem, kto zamordował Angusa i Hanka. Kto? Mów, kto to zrobił. To jeden z bandytów. Juan. Musisz się go pozbyć, rozumiesz? Ta zbrodnia nie może ujść mu płazem. Już to zrobiłem. Juan już nie będzie sprawiał kłopotów. Mów, jak to się stało. Bardzo cierpiał? Lepiej o tym nie mówmy. W sumie racja. Ważne, że ta świnia niczego już nie zrobi. No i zajebiście. Co teraz? Muszę chwilę. Jeśli o mnie chodzi, to... No i zajebiście, trochę nam ubyło z dzienniczka. Dobra. Zajebiście, jeszcze z Gregiem może zagadamy. I to chyba wszystko, nie? Wcześniej czy później musiało się tak zdarzyć. Bandyci odkryli kopalnię złota. Wiedziałem, dlatego tylu ich tu przylazło. Nikt nie mieszkałby wśród tych bagien rojących się od potworów, jeśli nie miałby naprawdę solidnego powodu. No to prawda. Dobra robota. Tu jest coś dla ciebie. Dobra, pierścień wojownika. A cóż, to już brzmi ciekawie, nie? To się nigdy nie zmieni. Zrobiłbym to inaczej. Obrona przed bronią. Jesteśmy trzema braćmi z kasty, razem jesteśmy silniejsi. Pierścień wojownika. Pierścień uzdrowiciela, pierścień kapłana. Tylko, że no co, ja nie mogę trzech naraz pierścieni założyć, nie? Co znowu? To mnie nie interesuje. Chodźmy jeszcze do Samuela. Jakieś mam przeczucie, że może on coś będzie wiedział o jakim pędzeniu czegoś fest mocnego, albo no nie wiem, zajrzyjmy do niego po prostu. Hej! O właśnie. Przyszedł. Mam nadzieję. Dobra. Coś. Pensis wreszcie przestał się panoszyć. Nawet jesteś porządnym komp. No to zajebiście. Greg wrócił. Co prawda stracił statek, ale przynajmniej doprowadził. Dobra. Co możesz. Mam wszystko. Szybki śledź, okej. Dobra, o co chodzi z tą recepturą? Hej! Mam dla ciebie recepturę. Popatrzmy. Co to za receptura? Od Snafa. Już się boję, ale muszę ją wypróbować. A czy ja już tego nie mam? To mnie trochę niepokoi. To może być coś naprawdę morderczego. Lepiej uważaj. Nie strasz mnie, no cóż. Raz się żyje. Co? Mam. Trochę mnie to niepokoi, że ja mu to oddałem. A nie, mogę to robić. Mam tutaj zapisane w dzienniku, tak, że zajebiście. A propos. Tu w sumie jest stół. No właśnie. No właśnie. Pędziłeś gorzałkę. Dobra. Pokaż mi, jak to wygląda. Czy to jest to? A spróbujmy podwójny upędzić. Nie wiem, czy mam tyle składników. Dobra. Jestem ciekaw, co się z nim... On to pije? Czy on pije coś innego? Mam nadzieję, że on nie zginie przez to, nie? Przy okazji przekimamy się, bo zaraz już jest chyba późne popołudnie. Także poprosimy do rana.
wypić. No nie wiem, czy chcę to chwila. Pić, szczerze mówiąc. Dobra, co nowego? Dobra, nic się tutaj nie wydarzyło. Nie czuję się gotowy, żeby to jeszcze pić, tak szczerze mówiąc. A nie wiem, czy mam dość składników, nie, kurde, no właśnie, mam trochę mało tego bagiennego ziela. Ale tak, ostatnia potka, ale trudno. Ciśniemy do bandytów. Ja on jest spoko ogólnie, Sancho. Hej, ty. Co nowego? Słyszałem, że wysłałeś Franka do piekła. Dobra robota. Ale teraz szarogęsi się tutaj Carlos, a z nim nie ma żartów. Okej. Dobra, spoko. Czy ja miałem między odcinkami sprawdzić, kto był w modyfikacji Świat Skazańców, a kto nie? Chyba nie. Tam chyba nikt taki nowy się nie pojawił, nie? Taki, wiecie, no bo wiadomo, że tam Esteban czy ten Hunon to jest oczywista oczywistość, że oni byli w jedynce. Hej! Ale taki, wiecie, ktoś nad kim mógłbym się zastanawiać, czy był, czy nie. Fortuno sprawia wrażenie obłąkanego. Myślę, że jakaś mikstura może przywrócić mu pamięć. Mhm. Fortuno? To jeden ze służących Kruka. Teraz to tylko wrak, a wszystko z winy Kruka. Kruk? Nigdy o nim wiele nie myślałem. Dobra, niestety nie mogę ważyć mikstur tutaj na bagnach. Mógłbym przyrządzić miksturę. W obozie jest odpowiedni stół, gdybym tylko miał przepis. Lepiej bądź ostrożny z tym przepisem. Ważenie mikstur to niebezpieczne zajęcie. Jeśli użyjesz nieodpowiednich składników, albo coś pójdzie nie tak, mikstura będzie śmiertelną trucizną. Okay. Będę uważał. Dobra. I zapomniałem wam powiedzieć, ale pewnie już zwróciliście na to uwagę, że nikt nie atakuje naszej towarzyszki teraz. I to jest właśnie zajebiście dopracowana opcja. Fajnie, fajnie. Okej. Mam. Tak jest. Nie wiem, czy mam pieprz. Chyba mam. No zobaczymy, okaże się, jak podejdziemy do stołu. Jak tam, Carlos? Tak, a przy okazji, no właśnie. Nie można na to. Nie przypomnę. Znasz już moje zdanie. Ciekawe, co o tym wie. Co wiesz o próbie zabójstwa Estebana? Torus kazał mi wpuścić do obozu kogoś nowego, gdy zabójca będzie już gryzł ziemię. A Franco przysłał Logana. Hej, ja tylko wykonuję rozkazy Torusa. Nie wiem nic o samej próbie zabójstwa. No dobra, dobra. To żadna tajemnica. Skoro nic nie wiesz, no to spoko. Od ciebie się niczego nie dowiemy, dobra. Załatwmy tą opcję chyba z Fortuno, nie? Stół alchemiczny był na górze. Tego co pamiętam. W ogóle dziwne, że nikt nie robi problemu, że nowa osoba wchodzi, nie? No ale dobra. Niech i tak będzie. Czy to jest... To jest chyba to, nie? Mam nadzieję. Mam taką cichą nadzieję. Jestem bardzo... No zobaczymy później. Jak podejdziemy do Fortuna, jak to zadziała? Pierwsi sobie to łykniemy, no bo jestem ciekaw. Nie mam czasu na takie rzeczy. Sejwuś oczywiście. 500 doświadczenia. Nieźle. Nieźle. Nie mam czasu na takie rzeczy. Szkoda, że wczytanie zabiera nam bonus z szybkości, ale dobra. Mam dla ciebie miksturę. Powinna pomóc ci odzyskać pamięć. Mhm. Ufam ci. No i jak? Ach, teraz pamiętam. Adanosie, pomóż! Co ja uczyniłem? Tak, co zrobiłeś? A co ważniejsze, co zrobił Kruk? Pomogłem mu nawiązać kontakt z nim. Potrzebował wielu eliksirów. Uważyłem je dla niego. Próbował otworzyć portal, aby dostać się do świątyni.
Po co? Czego on chce ze świątyni? Jest tam potężny artefakt, pogrzebany wraz ze swym ostatnim właścicielem. Potężnym wojownikiem, który wykonywał jego Beliara, rolę. No. Co dalej? Nie udało nam się otworzyć portalu. Kruk jednak dowiedział się, że zdoła go otworzyć, jeśli odkopie kryptę kapłana. Dlatego ściągnął tu tych wszystkich niewolników. Ofiary, które zmusił do kopania w miejscu, gdzie odpoczywają siły czasu. Kryptę kapłana? Grobowiec kapłana Adanosa znajduje się w kopalni. Przypominam sobie też kamienne tabliczki. Kruk wierzył, że wskażą mu drogę. Gdy tylko zdołał odcyfrować inskrypcję, stałem się zbędny. Rzucił na mnie zaklęcie, które sprawiło, że wszystko zapomniałem. A ty mnie uwolniłeś. Okej. Co wiesz o próbie zabójstwa Estebana? Próba zabójstwa? Wybacz, przez jakiś czas mnie nie było. Nie wiem nic na ten temat. No dobra. Myślę, że w tym miejscu zakończymy sobie ten odcineczek. Trochę nam to już rozjaśniło o kruku. W sumie teraz moglibyśmy znowu iść do Saturasa, ale darujemy sobie. Myślę, że w przyszłym odcinku zajmiemy się tą próbą zabójstwa, no. Będziemy gadać z tymi kopaczami. Może tego śpiocha tam obudzimy i się z nim spróbujemy. No zobaczymy. Ale na dzisiaj to by było na tyle, także... Fajnie to wygląda, nie? No i ten strój na niej też na pewno lepiej niż spodnie kopacza. Dobra. Okej, na dzisiaj to by było na tyle, także na razie.